Hej wam wszystkim w kolejnym filmie. Nawet nie będę nawiązywała do tego, ile mnie nie było, dlaczego mnie nie było, bo myślę, że nie ma to większego znaczenia. Nie ma znaczenia tak naprawdę moje wymówki, bo tak, to są tylko wymówki. Albo po prostu działy się w moim życiu rzeczy ważniejsze niż YouTube i no niestety tak było, ale chciałam nakręcić ten film, bo jest 31 grudnia, chciałam powiedzieć stycznia, grudnia 2023 rok, godzina 18:33, a ja siedzę sama w domu i nagrywam ten film, bo tyle emocji się we mnie tli, tyle przemyśleń, tyle niewypowiedzianych rzeczy, których nie powiedziałam wam, a tak bardzo chciałam, tyle smutku i żalu i szczęścia i radości, że muszę po prostu to wszystko z siebie wyrzucić. I tak, nigdzie nie poszłam na Sylwestra, poniekąd przez to, że jutro idę do pracy na 7 rano, ale nie narzekam. Cieszę się, że mogłam spędzić święta z rodziną, bo w zeszłym roku nie mogłam, więc to jest coś, za co jestem wdzięczna, a Sylwester nie jest aż taki ważny, tym bardziej, że jak nie lubię za bardzo imprezować, a już taka większa impreza była niedawno. No więc zostałam sobie w domu, żeby przemyśleć parę rzeczy, żeby, nie wiem, jakoś dla mnie ten koniec roku, ten ostatni dzień roku nie jest taki imprezowy. Nigdy nie ciągnęło mnie właśnie na jakieś bale, imprezy i w ogóle. Oczywiście chodziłam na nie, bo wszyscy chodzili, bo chciałam innym dorównać, bo nie wiem, bo ktoś tam prosił, bo coś tam. Ale tak sama z siebie jest to dla mnie czas przemyśleń, właśnie różnych podsumowań, nie tylko jakichś postanowień noworocznych na następny rok. Nie. Tylko jest to czas właśnie tego przemyślenia, co było w tym roku, jak ten rok na mnie wpłynął, a powiem wam, że rok 2023 bardzo na mnie wpłynął. Nie był to zbyt łatwy rok, ale był to bardzo owocny rok. Owocny w naukę, owocny w znajomości, w przyjaźnie, w doświadczenia, w pasję, hobby, w wiarę w siebie. I ta wiara w siebie jest takim głównym kluczem do tego, że jestem bardzo wdzięczna za ten rok i bardzo cieszę się, że on mnie spotkał. Już od samego początku był on dość trudny, ale jakoś potem to się wyrównało, bo chodziłam na te kursy, o których wam mówiłam, Theta Healing, barsy, reiki, byłam na sabacie, na cudownym sabacie z cudownymi siostrami, wiedźmami, na którym, no to był dla mnie skok kwantowy, zdecydowanie, i to było coś, co otworzyło mi oczy na to, kim jestem, na to, kim chcę być, na to, w którą stronę chcę iść i jak się rozwijać. Ale też potem, pod koniec sierpnia, na przełomie sierpnia, września, byłam w mojej kochanej Grecji. Wiecie, ile razy ja się zbierałam na to, żeby nagrać vloga po tym czasie. Wiem, że nie było filmu parę miesięcy, ale naprawdę zbierałam się w sobie, nagrywałam różne filmy,
zaczynałam kręcić vlogi, nawet chciałam kręcić vlogmasa, rozumiecie, to po takiej przerwie chciałam kręcić vlogmasa, nie codziennie, ale co parę dni na przykład, ale no wiadomo co wyszło, i bo nie mogłam w sobie znaleźć słów, nie mogłam znaleźć w sobie odwagi, żeby to wszystko opisać, żeby to wszystko wam opowiedzieć, i nie wiem, jakoś wraz z końcem roku mnie naszło i jestem tutaj razem z wami. Wy to na pewno oglądacie, nie wiem, jutro, w sensie pierwszego, drugiego, nie wiem, którego tam stycznia, i chcę wam powiedzieć, że no pomimo tego, że szczególnie druga połowa tego roku tak mnie przytyrała, to cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, bo i teraz się rozkleję na pewno. Bo powiem wam, że najbardziej przytyrało mnie to, co dzieje się na świecie. I nie wiem, czy wy też tak macie, dajcie znać, ale jakkolwiek ze swoimi emocjami, ze swoim życiem sobie radzę i jest mi dobrze, i pomimo tego, że nie jest idealnie i wciąż walczę o to, żeby walczę o swoje marzenia po prostu, to nie mogę pojąć tego, co dzieje się na świecie, i nie mogę pojąć, że w XXI wieku pozwala się na takie coś, i powiem wam, że bardzo szkoda mi oczywiście zwierząt, ludzi, którzy mają różne choroby, które powodują, że fajerwerki są dla nich wielkim wyzwaniem. To słuchając tych wszystkich fajerwerków, myślę tylko o tych ludziach, którzy słyszą ten dźwięk 100 razy mocniej, no może nie 100 razy, nie wiem, bo nigdy nie słyszałam bomby na żywo. Ale ludzie, którzy muszą słuchać tego na co dzień i muszą mieć świadomość tego, że mogą zginąć. Każdy ten dźwięk, każdy ten wybuch za oknem jest dla mnie takim triggerem właśnie, że cały czas o tym myślę, jak możemy na to wszystko pozwalać, jak to jest, że takie rzeczy się dzieją. I nie muszę sama ze sobą, sama ze swoimi emocjami się uporać, bo tak jak mówię, rozwala mnie to psychicznie, i pomimo tego, że sama mam jakieś tam problemy i tak dalej, to one nie są, jakby nauczyłam się tego, że ja jestem kowalem swojego losu i ja robię wszystko, żeby spełniać swoje marzenia, żeby, nie wiem, jeśli nie lubię pracy, w której jestem, to żeby spróbować ją zmienić, żeby sięgnąć po to, czego od zawsze chciałam, i wiem, że mi się uda, i wiem, że w przyszłym roku to będzie coś cudownego i przyszły rok będzie przełomowy dla mnie, i wiem to, czuję to, i wiem, że spełnię swoje marzenia, pomimo tego, że tu i teraz nie jest idealnie i ja nie mam pewności, że mi się to uda, ale mam taką wiarę w siebie i mam wiarę w to, że ja potrafię, bo jestem silna, jestem zdolna, jestem inteligentna, jestem dobra i na to zasługuję. Co nie zmienia faktu, że ciężko mi jest bardzo, i wiem, że trochę to jest egoistyczne, nie wiem, że ja z tego powodu cierpię i że mi jest źle. A powiem wam, że jest bardzo źle czasami, bo ja potrafię, nie wiem, przykład, przepłakać cały weekend z tego powodu, i ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego,
jak bardzo dotyka to ludzi, którzy tam żyją. Wiadomo, o czym mówimy, nie wiem jak teraz YouTube na to patrzy, jak wychwytuje te słowa, nie chcę, żeby mi po prostu zablokowali film, ale wiadomo, o jakim konflikcie zbrojnym mówię, tak? I oczywiście nie wyobrażam sobie być po stronie oprawcy. Więc mam nadzieję, że jakby wyłapiecie to, kogo mi jest żal i kto w tej sprawie cierpi, bo dla mnie to jest oczywiste i nie, jakby nie trzeba tego tłumaczyć, prawda? No ale biorąc pod uwagę, co teraz się dzieje też w internecie, to różnie może z tym być, ale to nauczyło mnie też tego, żeby doceniać to, co mam. I nawet jeśli jakieś tam moje postanowienia się nie spełnią, jakieś tam marzenia się nie spełnią, to żeby docenić, gdzie teraz jestem, że jestem bezpieczna, że jestem zdrowa, że moi najbliżsi są bezpieczni, że mam co jeść, mam wodę. Mam internet, mam elektryczność, mam pracę, mam przyjaciół, mam znajomych, mam super życie. Na nic mi nie brakuje, mam pieniądze. Nie jestem bogata, ale mogę sobie spokojnie i godnie żyć. I naprawdę nie chcę jak za długo się rozwlekać na te tematy, bo są one ciężkie i wiem, że trzeba o nich mówić, ale i będę o nich mówić, ale to nie film o tym. Tylko chciałam wam tylko przypomnieć, jacy zajebiście jesteśmy szczęściarzami, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy takie życie, jakie mamy. I powinniśmy się tym cieszyć i poniekąd powinniśmy naprawdę jakby żyć tak, jakby to był nasz ostatni dzień, a może jakby ten kolejny był ostatni. I cieszyć się nim i planować go tak, żeby go przeżyć godnie, żeby przeżyć go tak, jak chcemy. I oczywiście nie mówię, żeby rzucać pracę, żeby coś tam, bo bądźmy też realistami, ale spełniajmy te nasze marzenia. Miejmy jakieś marzenia, miejmy jakieś cele, jakieś, nie mówię tutaj o postanowieniach noworocznych, że o, schudnę sobie 20 kilo, będę zdrowo się odżywiała i no, to są pewnie cele w większości osób i moje kiedyś też. Tylko żeby właśnie pójść gdzieś głębiej i pójść za swoją ścieżką taką, żeby się zastanowić nad tym, która to nasza jest ścieżka i żeby na nią chociaż wejść. Ja wam mówiłam tyle razy, że chcę nauczyć się greckiego w końcu, że tym razem mi się uda i w ogóle już w końcu w tym roku, w 2023, te wakacje w Grecji były takie przełomowe i one tak mnie natchnęły do tego, że to jest czas. Że to jest ten moment, kiedy ja daję z siebie wszystko i idę na zajęcia z greckiego i pomimo tego, że ledwo wyrabiam z pracą i w ogóle, no to chodzę na ten grecki i daję z siebie tyle, ile mogę. Nie jest idealnie, nie jest tak, jak uczyłam się hiszpańskiego, że byłam w tym cała i wydawało mi się, jak teraz mi się wydaje z perspektywy czasu, że ja się tego hiszpańskiego to tak nie umiem. Że ja się tego hiszpańskiego w tydzień nauczyłam. No to nieprawda, ale w jeden rok zrobiłam mega duży progres.
I z greckim też robię. I zawsze pozostaje tam gdzieś taka myśl, że mogłabym więcej, mogłabym się bardziej przyłożyć, a teraz się przyłożę, bla bla bla. Ale czasami potrzebujemy też odpocząć po prostu i jestem wdzięczna sama sobie, że w tym roku, pomimo tego, jak bardzo szalony był ten rok, to nie bałam się odpoczywać wtedy, kiedy miałam możliwość, żeby odpocząć i mówić o tym wprost. Nie robić jakichś wymówek, że a, bo nie mogę, bo coś tam, tylko powiedzieć, zakomunikować, nie wyjdę gdzieś, nie dam rady gdzieś pójść, bo jestem zmęczona. Czasem moje ciało już po prostu dawało mi takie znaki, że nie, że jakby dawało mi symptomy tego, że jestem chora, a wcale chora nie byłam, więc to były takie właśnie jednodniowe rzeczy, które mijały, kiedy dałam swojemu ciału odpocząć, więc jestem mega z siebie zadowolona, bo tak naprawdę powiem wam, że ja chyba nie miałam żadnych postanowień na 2023 rok, bo to był w zeszłym roku ten grudzień, styczeń był mega ciężki dla mnie i no ja nie byłam w stanie o takich rzeczach myśleć i myślałam, że jakby praca na recepcji w hotelu nie zmieni się szybko i że to jest maksymalna, że to jest maksimum, czego mogę oczekiwać od siebie na najbliższą przyszłość. Ale to nieprawda i byłam w stanie znaleźć swoją ścieżkę życiową, byłam w stanie spełnić coś, co było na mojej liście postanowień od lat, czyli ten grecki. I też inna rzecz, o której wam jeszcze nie powiem, powiem wam, jak przyjdzie na to odpowiedni czas. A mam nadzieję, że przyjdzie gdzieś na początku tego roku. Zobaczymy. W sensie mówię styczeń, luty. I wtedy wam powiem, o co mi chodziło. Ale byłam też w Grecji. Pojechałam na sabbat. Odnalazłam cudownych ludzi, cudowne osoby. Zawarłam nowe przyjaźnie, znajomości. I to naprawdę był cudowny rok, pomimo tego, że był ciężki, że przetyrał mnie strasznie, że rzucał mi kłody pod nogi bez przerwy cały czas. I taką największą była śmierć mojego pieska. Na pewno, jeśli mnie oglądacie, to kojarzycie ją z vlogów. Mia umarła pod koniec listopada. Na początku tego roku umarła moja babcia. Były też inne różne rzeczy, takie trochę ciężkie, ale no pomimo tych kłód widzę, właśnie w tym momencie widzę swoją siłę i widzę swoją wartość i widzę, jak daleką drogę przeszłam do tego, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem i że nie zatrzymuję się i że to jest dopiero początek, to jest dopiero początek i ja nawet nie mówię, że nie wiem, walczę o coś, tylko czekam. Czekam z otwartymi ramionami na to, co przyjdzie, bo przyjdzie to, co ja sobie stworzę i co ja sobie wymanifestuję i na co ja zasługuję. A zasługuję na najlepsze, wiadomo. Tak jak i ty. Tak jak i każdy z was. Każdy z was zasługuje na szczęście i każdy z was zasługuje na spełnienie swoich marzeń i naprawdę one są tuż za rogiem. I mówię to ja, która jeszcze nie spełniła tych marzeń, ale widzi je.
widzi, że one tam są i na nas czekają. Of, i pomimo tego, że ten film jest tak ciężki i tak dziwny, bo raz jestem wzruszona ze szczęścia, raz jestem po prostu szczęśliwa, a raz jestem smutna, zdołowana i po prostu mam ochotę zacząć ryczeć, to życzę wam bycia sobą, odnalezienia siebie po prostu i odnalezienia swojej wartości, własnej wartości, żeby uwierzyć w siebie, żeby uwierzyć w nasze możliwości, w to, jacy jesteśmy zarąbiści. Każdy z nas, ja i ty i sąsiadka obok, i każdy z nas ma prawo być szczęśliwy, naprawdę. Więc kończę chyba tego vlogo, nie wiem co, pogadankę. Potrzebowałam się wam wygadać bardzo i mam nadzieję, że taka moja właśnie pogadanka zachęci was też do komentarzy, do komentowania tego, o czym powiedziałam, bo bardzo chciałabym z wami na ten temat porozmawiać, na każdy temat, który tutaj poruszyłam, i że też zachęci was do przemyśleń na te tematy i ważne dla was tematy, bo to są ważne tematy dla mnie, ale niekoniecznie dla was. I że rok 2024 będzie dla was cudownym rokiem i dla mnie też przełomowym, odkrywczym, pięknym, cudownym. Nieidealnym, bo życie nie da się tak, ale że będzie cudowne, bo widzę, jak ostatnie lata przetyrały nasze społeczeństwo i mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas łagodniejszy, lepszy pod każdym względem. A jest to ósmy rok, więc pod względem finansowym możliwe, że faktycznie tak będzie i trzymam kciuki za to, żeby się okazało to prawdą. I mam nadzieję, że będziemy dla siebie dobrze i że te okrucieństwa, które dzieją się na świecie, się skończą. Naprawdę mam taką nadzieję, bo nie wiem, ile może znieść jeden człowiek. To jest straszne, ale dobra. Nie przedłużając, kończę ten film. Dajcie znać, jakie wy macie postanowienia na ten nadchodzący rok. I powiem wam, że ja nie mam. Nie mam postanowień i chcę być dla siebie dobra. Chcę widzieć swoją wartość, tak jak wam mówiłam, w dalszym ciągu. Ale nie mam takich postanowień, żeby schudnąć. Właśnie to jest pierwszy rok, gdzie mam jakby inne postanowienia, a nie mam postanowienia, żeby schudnąć, żeby zdrowo jeść, żeby zacząć ćwiczyć, żeby... No właśnie, żeby schudnąć, bo zawsze to było takim najważniejszym punktem. I tu nie chodziło wcale o bycie zdrowym, tylko o to, żeby lepiej wyglądać. A wiecie co? Kocham to, jak teraz wyglądam. I jeśli faktycznie coś z tym ruszę, to ze względów zdrowotnych, ale to nie jest moje postanowienie. Bo kocham siebie, kocham taką, jaka jestem. Życzę wam cudownego roku, spełnienia wszystkich marzeń. Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie wyrozumiali i sięgajcie po marzenia, bo są na wyciągnięcie waszej dłoni. Do zobaczenia.